Osoby, które myślały, że walka Roman Reigns kontra Cody Rhodes jako main event WrestleMania 39 nie ma sensu, myślę, że po ostatnich wydarzeniach z gali SmackDown zmienią to nastawienie. Witam was serdecznie, moi drodzy, ja jestem Patrick i w dzisiejszym odcinku na kanale WrestleOne mam dla was informacje ze świata wrestlingu, ale zanim przejdziemy do tych newsów, o których pewnie jeszcze nie słyszeliście, to chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć odnośnie ostatnich wydarzeń pomiędzy Reignsem a Cody Rhodesem. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt WrestleOne oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego was zapraszam i z góry dziękuję. Subskrybujcie oczywiście kanał i zostawcie polubienie pod tym materiałem, by zyskał jak największy zasięg. Liczę tutaj na naprawdę dużą ilość polubień, a także komentarzy, bo zależy mi na poznaniu waszego zdania, także w komentarzach dajcie znać, co sądzicie o informacjach przedstawionych w tym odcinku, a dłużej nie przyciągając, lecimy z pierwszym tematem. Ostatnia niebieska tygodniówka rozpoczęła się od pojawienia się całego Bloodline właśnie w ringu, chociaż w sumie Bloodline było w składzie ochronionym, bo bez Jeya Uso. Ale do sytuacji z Jeyem przejdziemy nieco później. Nie musieliśmy też długo czekać, ponieważ chwilę po pojawieniu się Reignsa pojawił też się Cody Rhodes, który od razu zasugerował, że wolałby porozmawiać z Romanem jeden na jednego i chyba nie potrzebuje on obok siebie całego Bloodline. I ku zdziwieniu Roman Reigns na te słowa zareagował właśnie w taki sposób, jak Cody tego oczekiwał, bo odesłał Paula Heymana, Solo Sikoa i Jimmy'ego Uso właśnie na zaplecze. I teraz tak, powiem szczerze, od siebie ten segment był po prostu genialny. Ja sam oglądałem go i na żywo, oglądałem go jeszcze chyba z 5 razy na powtórce. Jeżeli ktoś po tym segmencie powie mi, że ich walka nie ma sensu i wolałby zobaczyć walkę z samym Zaynem, co oczywiście też nie byłoby złym pomysłem, to jednak totalnie się z wami nie zgodzę, bo to, co wydarzyło się na tej gali, udowadnia tylko, że zestawienie Rhodes-Reigns jest jak najbardziej w porządku. Moment, w którym Roman Reigns położył przed Cody Rhodesem pasy i zapytał go, o czym właściwie chciał pogadać, no jakby nie trzeba tutaj żadnych słów, bo świat czy to samo o sobie. Zostały poruszone tematy rodziny Cody Rhodesa, a w zasadzie jego zmarłego już ojca, gdzie Reigns mówił, że to właśnie on traktował go bardziej jako swojego syna, niż traktował jako syna Cody Rhodesa. Wspominał o tym, że na ilekroć z nim rozmawiał, to nie powiedział w sumie nigdy nic o Cody Rhodesie. Cody Rhodes mówił o tym, że osiągnął wiele rzeczy niemożliwych, o których nikt by w sumie nie pomyślał i nikt nie myślał, że takowe może osiągnąć. Wspomniał nawet, co ciekawe, między słowami o AEW, mówiąc, że zorganizował galę na ponad 10 tysięcy osób, co też nikt to nie wierzy. Przywołał także swój stary gimmick, którego nie wspomina za dobrze, czyli postaci Stardusta, czy także to, że zawsze był u boku Randy'ego Ortona, a przynajmniej tak stawiali go ludzie. Finalnie cały segment zakończył się uściskiem dłoni obu panów i powiedzeniem sobie, niech wygra po prostu lepszy. I mam nadzieję, że ten segment, tak jak pokazał nam, że jeden i drugi są po prostu idealnie dobrani i potrafią zrobić te emocje, to coś, czego oczekujemy od takich zawodników, to wierzę, że przełoży się to też na walkę i dostaniemy tam czystą, długą walkę, pełną po prostu wrestlingu, których chce się oglądać i nie będzie tam żadnych interwencji czy atakowania sędziego. Na SmackDown oczywiście nie zabrakło również pociągnięcia nieco dalej wątku, jeżeli chodzi o sytuację z samym Zaynem i Jeyem Uso. Roman Reigns powiedział Jimmy'emu, że ma tydzień czasu na to, aby przekonać Jeya do powrotu, inaczej będzie właśnie on winił jego, a nie samego Zayna. Czuć cały czas to napięcie w Bloodline i widać, że wszystko dąży do rozpadu Bloodline. Jey Uso był nieobecny na tej tygodniówce, pytanie, czy pojawi się za tydzień, prawdopodobnie tak. Natomiast jak będzie wyglądała cała ta sytuacja, tego nie wiemy. Być może w ogóle pójdzie w to w tym kierunku, że to Jimmy Uso odłączy się od Romana Reignsa i stanie po stronie swojego brata Jeya, osłabiając tym samym jeszcze bardziej całe Bloodline, bo w zasadzie wtedy w Bloodline zostaje tylko Solo Sikoa i Paul Heyman. W dalszej części show dostaliśmy też walkę pomiędzy Zaynem a Solo Sikoą, którą w sumie wygrał Solo dzięki pomocy Jimmy'ego, ale koniec końców to ostatni manewr był sami Zayn, który odparł atak i zaatakował jeszcze Solo i Jimmy'ego. Co ciekawe, słuchajcie, na ten moment została również zapowiedziana walka Jimmy'ego Uso z samym Zaynem, która odbędzie się już na najbliższej gali Money in the Bank, czyli być może kiedy oglądacie ten odcinek, to właśnie dzisiaj. I na pewno o wydarzeniach podczas tej walki porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków, także subskrybujcie kanał. A jeżeli mówimy już o walkach zapowiedzianych na kolejne gale, to warto również powiedzieć o tym, jaką walkę dostaniemy podczas następnej gali SmackDown. Ponieważ będzie to Fatal 5-Way mecz o mianu pretendenta do tytułu interkontynentalnego, który przypomnę jest w posiadaniu Guntera. W walce tej zobaczymy takich zawodników jak Drew McIntyre, Sheamus, LA Knight, Karrion Kross oraz Kofi Kingston, który jednak stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zagraniczne portale informują nas o tym, że Kofi Kingston nabawił się kontuzji ramienia, która prawdopodobnie może wykluczyć go z akcji podczas następnej niebieskiej tygodniówki. Oczywiście podkreślenie, jest to oficjalna informacja, wszystkiego pewnie dowiemy się na dniach albo podczas samej gali SmackDown, natomiast pojawiają się plotki mówiące o tym, że miejsce Kofiego Kingstona miałby zastąpić Xavier Woods, co automatycznie wskazywałoby na to, że pewnie Kofi Kingston i tak tego starcia by nie wygrał. A jako najbardziej brany pod uwagę prawdopodobny zwycięzca i nowy pretendent do tytułu interkontynentalnego jest Drew McIntyre, natomiast
Natomiast ja szczerze mówiąc, jeżeli mówimy o walce na WrestleMania o tytuł interkontynentalny, stawiałbym tutaj właśnie na zestawienie Guntera z Drew McIntyre'em oraz Sheamusem. Wade Barrett, który jakiś czas temu powrócił do WWE oraz pełni funkcję komentatora GAL, okazuje się, że nie zamyka się w ogóle na powrót do ringu i powiedział o tym wprost dla Daily Star, czyli zagranicznego portalu, że nie wyklucza on jednorazowego występu bądź nawet zaangażowania się w jakiś dłuższy storyline, jeżeli miałby on naprawdę ciekawą i interesującą historię. Także kto wie, może jeszcze kiedyś Wade'a Barretta zobaczymy walczącego w ringu WWE. Na ten moment wiele mówi się o tym, że po ostatnich wydarzeniach z Gali Mania Trau, gdzie powróciła Trish Stratus i przyczyniła się do zwycięstwa Lity oraz Becky Lynch, które też zdobyły mistrzostwa tag teamowe kobiet, że to właśnie tą trójkę zobaczymy w zestawieniu z Damage Control na WrestleMania 39. Jak się okazuje, ponoć federacja jeszcze nie określiła się co do tych planów i wciąż możliwe jest zestawienie właśnie Becky Lynch oraz Lity z Shayną Baszler oraz Rondą Rousey. Na ten moment więc nie możemy jasno określić jeszcze, jaką walkę z udziałem kobiet zobaczymy, ale myślę, że jedno i drugie zestawienie byłoby po prostu w porządku. PW Insider potwierdził, że kolejnym galą, którą zobaczymy w Arabii Saudyjskiej, ponieważ przypomnę, federacja WWE podpisała wieloletnią umowę na organizowanie co najmniej jednego eventu w roku właśnie w Arabii Saudyjskiej. Następnym galą okazuje się być gala 27 maja King and Queen of the Ring i gala ta ma gościć w Jeddah, czyli w zasadzie tym miejscu, gdzie rok temu oglądaliśmy Elimination Chamber. A jeżeli mowa o wielkich wydarzeniach, to bez wątpienia wielkim wydarzeniem jest WrestleMania 39, na której temat też pojawiają się shortsy i na kanale WrestleOne, a także na TikToku WrestleOne bądź na Instagramie, więc wpadajcie w opis i wpadajcie na socjale WrestleOne. A na ten moment udało mi się znaleźć informację mówiącą o tym, że WWE sprzedało już 54 tysiące biletów na pierwszy dzień WrestleMania 39 oraz ponad 55 tysięcy na drugi dzień WrestleMania. I są to na pewno ogromne wyniki, ja przypomnę tylko tyle, że SoFi Stadium, który właśnie mieści się w Los Angeles, może pomieścić od 70 tysięcy do aż 100 tysięcy miejsc, więc na pewno podejrzewam, WrestleMania ta będzie historyczna. I nie udało mi się, szczerze mówiąc, znaleźć informacji mówiącej o tym, ile dokładnie biletów przeznaczonych jest na WrestleMania 39, bo na pewno zależy to od zainteresowania. Jeżeli zobaczę, że wszystkie bilety się z obecnej puli wyprzedały, to otworzę jakieś kolejne sektory. I tak to w sumie też działa w tej branży, więc jakby pule kolejnych biletów mogą być odblokowywane, jeżeli zainteresowanie będzie po prostu pełne, ale o tym będę was informował. I na koniec, moi drodzy, mam dla was informację na temat Williama Regala, o którym jakiś czas temu na kanale rozmawialiśmy. Jak dobrze wiemy, powrócił on do federacji WWE, natomiast jego rola nie została określona, a na pewno nie została określona w WWE TV. I nic bardziej mylnego, ponieważ William Regal w ogóle z WWE TV nie jest powiązany. William pełni rolę dokładnie nazywaną Vice President of Global Talent Development i szczerze mówiąc, jest to jedna z dłuższych nazw, z jakimi kiedykolwiek się w ogóle spotkałem w tej federacji. Dokładnie Regal odpowiada za to, że analizuje walkę każdego zawodnika, każdej zawodniczki i stara się jak najbardziej przyczynić do tego, aby byli oni jak najbardziej realni w tym, co przedstawiają dla fanów. Jego obecnym zadaniem w zasadzie na ten moment jest eliminowanie największych słabości danego zawodnika, danej zawodniczki, by dbać o to, co my, fani, oglądamy przed odbiornikami i w zasadzie jest to taka rola, powiedzmy, dobrego wujka na zapleczu, który podpowiada i pomaga tobie być coraz lepszym. Także za to odpowiada William Regal. A was, moi drodzy, w tym momencie chciałbym poprosić, abyście zostawili polubienie pod tym materiałem i zasubskrybowali kanał oraz byli ze wszystkimi filmami na bieżąco. Dziękuję wam już za obejrzenie tego materiału, widzimy się w kolejnych, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć! Since they paid to see a show, got the South overflow, yeah.